my się zastanawiali, co robimy dzisiaj, to gramy w grę w Poznaniu plenerową. Jak widzicie, idziemy po medalionach. Znajdujemy się teraz w Akademii Lubrańskiego. Rozwiązujemy zagadki. Jesteśmy na Ostrowie Tumskim. Mój głos jest dziwny, dawno nie nagrywałam, ale o tym opowiem Wam dopiero później. To jest mój pierwszy wyjście, pierwsze z domu, pierwszy spacer od właściwie soboty poprzedniej, bo byłam bardzo chora. Mam też liczne inne problemy, które Wam później opowiem. Ale teraz skupmy się na naszej wycieczce. Jan Kochanowski. Tu jesteśmy przy rezerwacie archeologicznym. Już go tak naprawdę minęliśmy. Od tamtego miejsca zaczęła się wyprawa nasza. I zgodnie z wytycznymi i pytaniami, które mamy na papierze, będziemy dzisiaj rozwiązywać różne zagadki. Także pokażemy Wam, w jakich miejscach się znajdziemy i jakie hasło nam z tych zagadek wyszło. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. Wow! Powiem Wam szczerze, że to wszystko należy, z tego co ja wiem, do kościoła. Własność, te ziemie są kościoła, to jest wszystko przy katedrze. Nie wiem, czy widzicie, jak to jest piękne. Jaki to jest piękny ogród. Dopiero chyba tak naprawdę przygotowywany. Wow, jestem pod wrażeniem.
podobał vlog z dzisiaj z Poznania. Słuchajcie, no głos mam jaki mam. Wygląd też jaki mam, taki mam. Nos jeszcze ciągle zatkany, mam kaszel straszny. Słuchajcie, dlaczego się do was dopiero po tym filmie odzywam? Bo dawno mnie nie było. No, dla was to może nie, wam to nie robi różnicy, bo niedawno był film, nie wiem, minął tydzień się chyba od poprzedniego filmu, ale YouTube ostatnio zabiera mi zasięgi, jak nie nagrywam często. Do tego, słuchajcie, zabiera mi często wyświetlenia, potem je oddaję i robię jakieś takie cyrki, słuchajcie, jakbym był przeciwko mnie. Ale tak naprawdę, słuchajcie, byłam bardzo chora. Czy całą rodziną byliśmy chorzy, oprócz mojego męża. Tak naprawdę od soboty byłam chora zeszłej. I dzisiaj po raz pierwszy wyszłam na zewnątrz. Wyszliśmy na ten spacer na Ostrów Tumski, bo była tam gra miejska. Rozwiązywaliśmy tą grę miejską, na pewno widzieliście. Nagrałam wam po prostu widoki, które mi się spodobały. Cieszyłam się, że w ogóle mogę iść, że mogę wam coś nagrać. Miałam ogromne plany, słuchajcie. Mam parę rzeczy do przetestowania. Będzie Goodie Box Crash. Ale słuchajcie, powaliła, też tak, mnie powaliła grypa, taka prawdziwa. Słuchajcie, ostatni raz tak chora byłam w wieku dziecięcym. Rozumiecie to? W wieku dziecięcym. To był koszmar, o którym już nawet nie chcę mówić, bo ciągle nie doszłam do siebie. Zniszczyły mi się jelita przez leki. Koszmar. I ciągle tylko leżenie plackiem w łóżku, gdzie nie mogłam nagrywać. Ja wiem, że ja mam małe zasięgi, że nie jest tak, że mam ojej widzów i czekają na mnie. No nie, ale ja nagrywam te vlogi też dla siebie, bo mi to sprawia przyjemność. Ja to lubię, nie mogłam tego robić. Byłam wycięta z życia, patrzyłam się tylko przez okno, leżąc w łóżku. I tak myślałam, Boże, jak ją chciała pokazać do kamery, zrobić wam te testy, które zamierzałam wam zrobić. No to jeszcze zrobię. A oczywiście, ale tak jakby było mi przykro, wybiło mnie to z rytmu. Naprawdę gorączkę miałam non stop, nie schodziło od żadnych leków. Jeden syn miał problemy z oskrzelami, do teraz ma inhalacje sterydowe, miał wysoką gorączkę. Drugi miał gorączkę, ma zapalenie krtani, zapalenie gardła. Sami zresztą słyszycie, jak mi się, przepraszam, głos łamie. Nos mam ciągle jeszcze zatkany, ale to był koszmar. To był naprawdę koszmar. Cieszę się, że dzisiaj mogłam wyjść na zewnątrz. Wiecie, tak, ucieszyła mnie taka zwykła rzecz. Paznokcie robiłam sobie same, darciki już mam odrosty. Jak czasami gorączka mi spadała i tak, wiecie, patrzyłam na te ręce, to mówię, Boże, kobieto, co za odrosty. A bardzo chciałam je sobie zrobić, bo chodzi o to, mi zaraz wam coś pokażę. Bo tamtą, pamiętacie, co miałam w jednym z filmików? Miałam taką fryzarkę. Okazało się, że totalnie do bani. Dostałam od męża w prezencie naprawdę świetną. 35 W. Bardzo fajną, z Neonail. Już ją trochę próbowałam, jak wiecie, na boku, jest rewelacyjna, ale chciałam wam zrobić test jej. Nie zrobiłam, a mam już ją tydzień. Test podkładu chciałam wam zrobić i zrobię oczywiście AA5 Repair. Bardzo chciałam wam zrobić test. Potem chciałam wam zrobić test podkładu It's a Match. Bardzo chciałam zobaczyć, co to jest i jak to się sprawdza. Więc no, chciałam, ale życie pokazało coś innego. Ale słuchajcie, to nie koniec w ogóle moich perypetii. Sorry, że tak się odchylam, ale jeszcze chciałam wam pokazać w ogóle. Kupiłam jeszcze do testów Laura Conti naturalny balsam powiększający usta. To też sobie zrobimy test. Zobaczcie, mam rzeczy do testów. Znalazłam w ogóle coś takiego z Lovely do robienia kresek, takie szablony. Zobaczymy. Skrab do ust kupiłam sobie dlatego, że przez tą
chorobę i mi synowi strasznie się zrobiły jakieś takie dziwne rzeczy na ustach. Wiecie, żeby po prostu je oczyścić. A to jest mi bardzo potrzebne. Kto wie, to wie, co to jest. To jest taśma kinezjologiczna, dobrze mówię, do tajpowania się, rehabilitacyjna. Posłuchajcie, od 2 ponad tygodni mam stan zapalny kolana. Taki bardzo poważny, mam gęsią stópkę. Mam spuchnięte pod kolanem, mam spuchnięte kolano. Czasami w ogóle nie mogę chodzić, po nocy to już jest w ogóle tragedia. Czasami chodzę, jak się rozruszam. I słuchajcie, jeszcze to mam. Widzicie, bolące kolano, zachorowałam. A najlepszy jest numer taki, słuchajcie, że rozmawiałam przez telefon w sprawach firmowych, w sprawie pracy mojej. I kuśtykałam na tej nodze, wiecie, co mam te chore kolano. Kuśtykałam. I stwierdziłam, że no po co po mieszkaniu tak kuśtykam, sobie usiądę. I sobie usiadłam, słuchajcie, na krzesło. I przez to, że tą nogę mam usztywnioną w takim zabezpieczeniu, to całe kolano, jak czasami je zdejmuję, dzisiaj nie miałam siły już go zakładać, to powiem wam, że się zsunęłam z tego krzesła, słuchajcie, z takiego wyższego krzesła do stołu się zsunęłam, siadając tą kuśtykającą nogą, i tak się zsunęłam, że zbiłam sobie żebra, bo upadłam na podłogę z wysokości, zbiłam sobie żebra, zbiłam sobie wargę tym, że trzymając telefon, którym rozmawiałam, po prostu jak spadałam, upadł mi centralnie kantem na usta. Miałam takie usta, słuchajcie, tutaj miałam całe fioletowe usta. Na to wszystko jeszcze. Także mam serię po prostu lipnych wydarzeń. Ale się nie poddaję. Dziękuję wam, że oglądacie tak wspaniale mój goodie boxowy odcinek. Pod wrażeniem jestem. Oglądalność jest świetna, w sensie, nie wiecie, no nie chodzi o ilość wyświetleń, tylko w statystykach naprawdę oglądacie ten film, oglądacie, akceptujecie zaproszenie na, kupujecie sobie te boxy, bo widziałam, więc jestem pod wrażeniem. Teraz chcę nagrać tego crasha. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Także słuchajcie, będę się typingować i na kolana, mojego męża na bark, bo ma uszkodzony. Nie jest u mnie fajnie, więc trzymajcie za mnie kciuki, żebym się nie poddała. Będę wam bardzo wdzięczna za łapki w górę. Proszę. Nawet nie za subiki, w sensie będzie mi miło, ale te łapki w górę podnoszą mnie w YouTubie, a żeby się przebić jest bardzo ciężko. Będzie mi po prostu bardzo miło. Także mam nadzieję, że podobały wam się widoki z dzisiejszego Poznania, z Ostrowa Tumskiego i z naszej przechadzki, gdzie w końcu udało nam się rozwiązać zagadkę. Dzieci już nie dostały książek, bo książki się skończyły. Dostały zaledwie zakładkę do książki. Nie były zadowolone za bardzo. No, także trzymajcie, znaczy łapki w górę i trzymajcie ze mnie kciuki, żebym do końca wyzdrowiała. I dziękuję wam, że jesteście ze mną, guziaki, i mam nadzieję, że spotkamy się w najbliższych testach podkładu.